Jeżeli chcemy rozumieć istotę armii Berlinga, musimy ją osadzić w relacjach sowiecko-polskich. Inaczej to nie ma żadnego sensu. Stalin w latach 39-41 nie uznawał polskiej państwowości. Razem z Hitlerem ogłosili, że Polska nie istnieje, chociaż doskonale wiedzieli, że nie jest to prawdą. Polska przez całą II wojnę światową istniała jako państwo, które było częścią obozu aliantów, które walczyło o niepodległość, które miało swoje placówki dyplomatyczne na wszystkich kontynentach, było podmiotem prawa międzynarodowego, utrzymywało stosunki międzypaństwowe, zawierało traktaty, porozumienia i tak dalej. Było jedynym reprezentantem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, że terytorium nasze było pod okupacją. I było jedynym reprezentantem też wszystkich tych, którzy znaleźli się na terytorium Związku Sowieckiego po akcjach deportacyjnych w czasie okupacji sowieckiej realizowanych w latach 39-41. To ma znaczenie, bo mówiąc o armii Berlinga, w większości mówimy o obywatelach polskich i o ich losie. Pomijając tych, którzy zostali tam przydzieleni jako Rosjanie do korpusu oficerskiego. W styczniu 1943 roku Stalin staje przed perspektywą marszu Armii Czerwonej na zachód. Wie, że bitwa pod Stalingradem jest praktycznie wygrana. Bitwa pod Stalingradem oznacza przełom na froncie wschodnim. Przełom, który pozwala Stalinowi przejść do polityki imperialnej, w której podstawowym elementem będzie zlikwidowanie perspektyw na odbudowę tej wolnej, niepodległej Polski. Kiedy została utworzona Armia Berlinga? Moment nie był przypadkowy. Kiedy Stalin znalazł się po agresji niemieckiej w obozie aliantów, z konieczności musiał ponownie uznać, że państwo polskie istnieje. Musiał też uznać, że obywatele Rzeczypospolitej nie są obywatelami sowieckimi, tylko obywatelami właśnie państwa polskiego. Faktem jest, że kiedy tworzono armię Andersa, to tworzono ją właśnie z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ale tworzono ją jako część sił zbrojnych Rzeczypospolitej, podległych rządowi Rzeczypospolitej, który odpowiadał za organizację, sprawy kadrowe, organizacyjne, w każdym względzie. Rząd Rzeczypospolitej miał zwierzchnictwo polityczne i jeszcze raz podkreślam, armia Andersa to była część sił zbrojnych RP. Można powiedzieć, że od początku roku 1943 Związek Sowiecki rozpoczyna wewnątrzkoalicyjną agresję wobec Polski. Polska jest jedynym krajem świata uczestniczącym w wojnie po stronie koalicji alianckiej, które wciąż musząc prowadzić wojnę z Niemcami, staje się przedmiotem agresji wewnątrz koalicji. Jakimi metodami Stalin to robi? Jak zniewolić alianta? W związku z tym Stalin rozkłada politykę na etapy. Dąży z jednej strony, żeby na arenie międzynarodowej wygenerować napięcie i eskalować to napięcie, pozorując, że obiektywne przyczyny powodują, że Związek Sowiecki z Polską nie może współpracować. Z drugiej strony chce wytworzyć i w Londynie, i w Waszyngtonie wrażenie, że Polacy są podzieleni, wewnętrznie skłóceni, że rząd Rzeczpospolitej nie reprezentuje całego narodu, że są Polacy, którzy uważają, że on złą politykę prowadzi i że nie jest tym rządem, który reprezentuje Polskę jako taką. Dlatego w styczniu 1943 roku ściąga z frontu pod Stalingradem Wandę Wasilewską, która jest pułkownikiem Armii Czerwonej. Pracuje w Głównym Zarządzie Politycznym Armii Czerwonej jako jedna z kierowniczek tamtejszej propagandy. Wasilewska, ściągnięta do Moskwy, otrzymuje polecenie przede wszystkim stworzenia organizacji, która będzie pozorowała silną, prężną organizację skupiającą Polaków na terenie ZSRR. To jest fikcja. Ta organizacja przez wiele miesięcy jeszcze w ogóle nie będzie istniała, będzie się mieścić w pokoju Wandy Wasilewskiej, ale będzie miała własną prasę, będzie przez Moskwę prezentowana na arenie międzynarodowej jako poważna siła.
Stalin sam zaproponuje dla niej nazwę Związek Patriotów Polskich. Wasilewska się obruszy, że patriota to słowo skompromitowane. Skompromitowane według jej sowieckich już kategorii myślenia. Była członkinią Rady Najwyższej ZSRR. Myślała o tym wszystkim inaczej, ale Stalin powiedział, temu słowu nadacie nową treść. Podbudową tych działań ma być w następnym etapie stworzenie jednostek wojskowych. Po to, żeby pokazać, że po stronie sowieckiej, wbrew władzom Rzeczpospolitej, istnieją nie tylko inne siły polityczne, ale także siły, które walczą w ramach koalicji alianckiej przeciwko Niemcom. To miał być następny etap rozgrywki, którą Stalin przygotowywał w pierwszych miesiącach roku 1943. Ale żeby to zrobić, żeby oficjalnie ogłosić, że będą powstawały jednostki polskie przy Armii Czerwonej, potrzebował jednego elementu, potrzebował zerwania stosunków z Polską. Żeby co najmniej z punktu widzenia Moskwy nie było możliwości interweniowania Polski w obronie praw obywateli polskich, którzy będą wykorzystani do tych jednostek, do ich zbudowania, do ich posłania na front. Stalin chciał najpierw doprowadzić do zerwania stosunków z Polską. Później zamierzał do ogłoszenia jednostek wojskowych, bo to już była prerogatywa państwowa. Całość tych działań, stworzenie Związku Patriotów Polskich, później przygotowania do budowy jednostek polskich w pełni podporządkowanych Armii Czerwonej, miały zmierzać do kolejnej fazy, w której Stalin ogłosi powstanie alternatywnych władz przeznaczonych dla Polaków. Kim był Berling? Stalin potrzebował prawdziwego oficera, prawdziwego wojska. Ale w tym momencie już Berling faktycznie nie był nawet oficerem. Berling w 1939 roku sam się zgłosił do sowieckiej milicji na ziemiach zajętych przez Związek Sowiecki. Został aresztowany przez NKWD, ale stał się jednym z tych ludzi, którzy byli fundamentem wpływów NKWD wśród jeńców, wśród polskich oficerów stłoczonych w wyznaczonych przez NKWD miejscach. Stał się jednym z tych, którzy zaczęli promować współpracę z Sowietami, stał się współpracownikiem NKWD i w sposób systemowy próbował organizować zaczątki polskich jednostek złożonych z Polaków, ale walczących w ZSRR i realizujących cele polityczne ze Stalina. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli wojnę ze Związkiem Sowieckim, Berling wprost zadeklarował gotowość służby w Armii Czerwonej. Później został posłany do Armii Andersa, ale w Armii Andersa cały czas utrzymywał kontakt potajemnie z NKWD. Nigdy tego kontaktu nie przerwał. Cały czas był prowadzony na sznurku jak marionetka, ale na razie na tym etapie nie był potrzebny. Stał się potrzebny, kiedy Stalin przystąpił do tego nowego etapu relacji sowiecko-polskich w 1943 roku. Został po pierwsze zobligowany do tego, żeby zdezerterować z armii Andersa. W polskim wojsku został za to zdegradowany, więc de facto już nie był oficerem. Wcześniej był podpułkownikiem. Teraz faktycznie został zdegradowany. Później będzie jeszcze próba zaocznego skazania go na śmierć za zdradę ojczyzny. Ale
Stalin się tym nie przejmował. On później awansuje Berlinga na sowieckiego generała, co zostanie przetłumaczone na polski stopień wojskowy i Berling z tego sowieckiego nadania będzie już później funkcjonował jako generał. Berling miał swoje ambicje, on myślał, że będzie tworzył nową Polskę, już taką czerwoną pod skrzydłami Związku Sowieckiego. Natomiast on był potrzebny tylko na ten etap, jako narzędzie w polityce Stalina i jego ambicje później stały się przeszkodą. Można powiedzieć, że z punktu widzenia Stalina cała zabawa z Berlingiem, pierwszą dywizją, to nie była operacja militarna. Bo cóż to znaczy jedna dywizja na froncie tak wielkich armii? To była operacja stricte polityczna wymierzona w Polskę. Białe rękawiczki polegały na wielkich działaniach propagandowych. To się wiązało właśnie z tym politycznym charakterem tych działań. Więc robiono wszystko, żeby propagandowo te jednostki wyglądały na jednostki polskie. Zrobiono teatrum prawdziwe z tym, że to Związek Patriotów Polskich napisał pismo do rządu z prośbą o zgodę na utworzenie tych jednostek, chociaż to Stalin kazał Wasilewskiej, żeby takie pismo napisała do niego. Więc to są fikcje, które do dzisiaj niestety są powtarzane w podręcznikach, co budzi zdziwienie. Natomiast tworzono wszystko, żeby pokazać pozory, że to są jednostki naprawdę polskie, więc próbowano zrobić krój polskich mundurów, sięgano po symbole narodowe, wieszano flagi biało-czerwone obok flag alianckich w obozie, który dostał Berling w Sielcach nad Oką. Wymyślono orzełka, który wprawdzie pochodził z XIX-wiecznego nagrobka, ale nazwano go Piastowskim, już tak promowano przez następne lata. Aparat polityczny pracował nad tym, żeby żołnierze przysyłani przez wojenkomaty sowieckie byli odpowiednio ukształtowani politycznie. Ale to nie było proste. W związku z tym żołnierze szybko się dowiedzieli, że w lipcu 1943 roku wprowadzono kodeks karny, który był wzorowany na kodeksie karnym Armii Czerwonej, który za przestępstwa również polityczne, za nieprawomyślność w cudzysłowie, przewidywał dwie kary, karę śmierci albo 10 lat więzienia z zamianą na kompanię karną. Można zadać w związku z tym pytanie, kim byli ci żołnierze? Bo kilkudziesięciu już tam, na pierwszym etapie formowania, już zostało skazanych na podstawie tego kodeksu karnego. Kim byli ci żołnierze? To byli Polacy w większości z łagrów. To byli ludzie w większości pochodzący skąd? Z Kresów. Oni w 1939 roku, wielu z nich nawet nie widziało Niemców, widziało tylko agresję sowiecką. Słyszeli o Katyniu i słyszeli o całym zamieszaniu, mimo że propaganda sowiecka próbowała przedstawić, że Katyń zrobili Niemcy, ale przecież oni sami widzieli, jak wyglądały represje sowieckie. Oni sami widzieli, do czego jest zdolny NKWD. Aparat polityczny później mówił wprost, że jest z tym kłopot. Mówiono też, że jest kłopot z autorytetem rządu generała Sikorskiego, dzięki któremu ci ludzie z łagrów byli wypuszczani. W związku z tym było wielkim wyzwaniem, żeby z tych żołnierzy zrobić kogoś, kto będzie narzędziem do wykorzystania u komunistów. Ale też oni mieli walczyć, mieli ginąć. Jeżeli ktoś zginie, to wtedy propaganda z nim może zrobić wszystko. I tak też robiono. Zresztą duża część korpusu oficerskiego to byli po prostu Rosjanie wydelegowani z Armii Czerwonej do tych jednostek. Co różniło te jednostki od armii Andersa? No przede wszystkim to jest istota rzeczy. To było pełne podporządkowanie armii sowieckiej. To nie była część sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. I to pozycjonuje w ogóle te jednostki na mapie wojny. Jako jednostki utworzone przy Armii Czerwonej, a nie jednostki polskie. Mimo tych zabiegów propagandowych musimy podkreślić, że tutaj nie było żadnej samodzielności, żadnej podległości politycznej jakiemukolwiek polskiemu ośrodkowi, tylko pełna podległość Sowietom. Żołnierze, choć byli Polakami, to ich jednostka była faktycznie tworzona przez Sowietów, zależna od Sowietów, w pełni podporządkowana Sowietom i w gruncie rzeczy, można powiedzieć, struktura to była sowiecka. Jak wobec tego
zareagował na te działania rząd polski. 13 maja 1943 roku wydał specjalny dokument, w którym protestował przeciwko naruszeniu suwerennych praw polskich poprzez samowolne, bezprawne dysponowanie przez Związek Sowiecki polskimi obywatelami. Ale jednocześnie wyrażał zrozumienie dla ich losu. Zrozumienie dla tego, w jakiej oni znaleźli się sytuacji. W związku z tym my musimy pamiętać, że ci żołnierze, zwykli żołnierze, chcieli wrócić do Polski jakąkolwiek drogą. Chcieli wyjść z miejsca, gdzie byli jeszcze niedawno w łagrach. Rząd Rzeczpospolitej miał świadomość, że większość z tych żołnierzy wolałaby służyć w prawdziwym Wojsku Polskim, a nie w jednostkach, które tylko udają, że są polskie, a tak naprawdę są podległe Sowietom. Rozumiał, że to nie jest tak jak z tym mitem, który później się ukształtował, że to są żołnierze, którzy nie zdążyli do Andersa. Stalin tak naprawdę zablokował możliwość kontynuacji rekrutacji, bo po wyprowadzeniu armii Andersa polskie władze zamierzały kontynuować rekrutację do Wojska Polskiego. Stalin mechanicznie to wstrzymał, więc nie tyle tutaj kwestia jest tego, kto zdążył, kto nie zdążył, ale to jest kwestia tego, że Stalin powiedział, nie będzie więcej możliwości służby w Wojsku Polskim dla tych, którzy są na terenie ZSRR. Militarne znaczenie jednej dywizji na froncie niemiecko-sowieckim było żadne, ale polityczne bardzo duże. Bo z punktu widzenia Stalina miało być elementem tej rozgrywki dyplomatyczno-politycznej i propagandowej na arenie międzynarodowej przeciwko Polsce, rozgrywki z udziałem Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii. Skąd się wzięła bitwa pod Lenino? Decyzja o tym, że jak najszybciej trzeba posłać Polaków na front, zapadła w prostym momencie, kiedy zadecydowano, że w drugiej połowie października będzie konferencja ministrów spraw zagranicznych przygotowująca pierwsze spotkanie Wielkiej Trójki w Teheranie, to uznano, że trzeba wcześniej zrobić tak, aby ta jednostka już przelała krew na froncie. Nie zastanawiano się, czy ta jednostka ma osiągnąć jakiekolwiek realne zadania militarne. To miała być operacja polityczna. W dniach 12-13 października stoczyli bitwę polscy żołnierze, w której 500 ludzi zginęło tylko po to, żeby Mołotow na konferencji ministrów spraw zagranicznych wypowiedział jedno zdanie, odwołujące się do tego, że nasi Polacy tutaj po stronie sowieckiej walczą, a ci wasi mają tajne kontakty z Hitlerem i oni nie chcą walczyć. Pamiętajmy, że armia Andersa weszła na front dopiero w 1944 roku, a tutaj mamy październik 1943. Więc to miała być podbudowa kolejnego etapu obniżania autorytetu i pomniejszania miejsca rządu polskiego, władz Rzeczypospolitej w koalicji antyniemieckiej. Tylko po to zorganizowano tą bitwę. Jeszcze raz powtarzam, była to bitwa bardziej polityczna niż militarna, chociaż ludzie ginęli naprawdę. I powinniśmy o tych żołnierzach pamiętać, bo to byli w znacznym stopniu ludzie z kresów, którzy nie mieli wpływu na to, do czego ich krew jest wykorzystywana w polityce Stalina, która się działa daleko poza nimi. Więc nie przypadkiem część żołnierzy wykorzystało bitwę pod Lenino jako pierwszą okazję, byleby uciec na drugą stronę frontu, byleby być jak najdalej od Sowietów. W 1944 roku te jednostki znalazły się na ziemiach polskich. Tam zaczęto je powiększać, dlatego ogłoszono powstanie armii, później zaczęto je rozbudowywać do poziomu dwóch armii. Co zrobiono z Berlingiem? Stalin miał już swojego człowieka, który będzie numerem jeden w wojsku tym nazywanym ludowym wojskiem polskim. Rzymierskiego. W lipcu to on został postawiony na czele tych jednostek, które Sowieci tworzyli na ziemiach polskich jako ludowe w cudzysłowie Wojsko Polskie. Natomiast Berling już był spychany na dalszy plan. Jest legendą wymyśloną wiele lat później, ale też podtrzymywano tak w pewien sprytny sposób przez Berlinga, że on samowolnie
rzucił się na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Nic podobnego. To były rozkazy Rokossowskiego uzgodnione ze Stalinem, że na etapie, w którym już przetrzymano Powstanie Warszawskie i pozwolono Niemcom na jego prawie całkowite wygaszenie, można pozorować, udawać, że się mu pomaga ograniczonymi siłami, bez wsparcia artylerii we wrześniu 1944 roku. To było po tym, jak cała prasa na świecie, nawet w Brazylii, pisała, że Sowieci skazali Powstanie Warszawskie na zagładę, że celowo to zrobili z przyczyn politycznych. Bering wykonywał rozkazy Stalina, znowu wykazał się bardziej nieudolnością niż zdolnościami bojowymi w czasie desantu na Czerniaków i na przyczółki na lewym brzegu Wisły. Później został odsunięty w cień, a potem w latach PRL-u stał się ikoną propagandy, która nowe życie zyskała w latach 80., kiedy Jaruzelski swój mit politycznego działacza próbował bardziej budować w oparciu o tezę, że on jest przede wszystkim żołnierzem, a później politykiem. Co zrobiono z Berlingiem? Berling został odsunięty w cień, wysłany nawet do Moskwy, gdzie przymusowo studiował na sowieckich uczelniach wojskowych, w sowieckim mundurze. Potem pozwolono mu wrócić do kraju i funkcjonował na dalszym tle obozu władzy komunistycznej przez następne dekady PRL, gdzie tworzono jego legendę jako żołnierza niosącego Polsce wolność ze wschodu. Ta legenda miała z prawdą tyle wspólnego, co mnóstwo innych rzeczy wymyślonych przez sowiecką propagandę.